Witam wszystkich, z tej strony Dans, wraz ze mną jest Kici, witam serdecznie. I jest to pierwsza gra z finału czwartego turnieju Fras PC Cup. Ta gra wyjątkowo jest komentowana z powtórki, a nie na żywo, ponieważ tam wyszły pewne problemy ze streamem na początku. Ale być może Kici, ponieważ ludzie i tak to będą oglądać w pierwszej kolejności, opowiedz nam co nieco o turnieju. No więc Fras PC Cup to już był czwarty tego rodzaju turniej. Tym razem zapisało się 24 użytkowników. Z góry było wiadomo, że będą nagrody. Tutaj może od razu powiem i podziękuję sponsorowi Dave Flyowi i zareklamuję jego konto na Allegro. Tam później podam, już nie pamiętam dokładnie adresu, ale to wszystko podam później w następnych nagraniach. Tak więc mamy tu już finał, pierwsza gra finałowa, tak jak już Dan wspominał. Graliśmy systemem jednak best of 7, ze względu na to, że był stream i chcieliśmy, żeby co więcej ludzi to pooglądało. Również chcę podziękować tym wszystkim, którzy oglądali tego streama, bo kilka osób było, nawet nie kilka, było coś ponad 20, o ile dobrze się kojarzę. Tak, i może przejdźmy teraz do przedstawienia jednych graczy. Więc na dole mapy właściwie, prawie w dolnym lewym rogu, jest Vulture, który tutaj, nawet nie wiem, czy wybrał Zerga, czy mu się wylosował, w każdym razie jest Zergiem. A czemu nie przedstawisz tam drugiego gracza? A naszym kolejnym graczem jest Dayfly pod nickiem Legend, który jak widzimy już od razu stawia dwa raksy i za chwilę będzie dostawiał pewnie trzecie raks. Jest to dosyć znany all-in, który jest grany. Polega on na wyprodukowaniu 12 scefałek i cięciu już ich później, nie robieniu więcej, później pompowaniu z trzech raksów marinów i po prostu atak z tymi marinami i scefałami. Zobaczymy, czy uda się Dayflyowi ten build. Trzeba dodać, że nie wiem, czy to jest konieczne w tym buildzie, ale Dayfly zwykle budował Orbital Commanda, żeby wykorzystać Supply Dropa i nie musieć budować kolejnego Supply Depota. To też dużo pomaga w tym olinie. Tak, tak, to jest już w tym buildzie jest zawarte właśnie to, żeby na 15 zrobić, zacząć morfować ten Orbital Command i zrzucić tego pierwszego Supply'a, nie dorabiać kolejnego. Dzięki temu mamy szybciej Marinesy i mamy więcej pieniędzy zaoszczędzonych na produkowanie ich. Mhm. I tak naprawdę ten build jest bardzo ciężko zeskautować. Zauważ to doskonałe ustawienie Supply Depota i baraka na dole. Do góry się nie da wejść. Nie da się zeskautować tego, że nie ma żadnego gazu, co by od razu świadczyło o tym, że to będzie jakiś Marine STV all-in, ale przeciwnik niestety o tym nie wie. Tak, dokładnie. Ten wall jest specjalnie właśnie robiony na dole, żeby ta pierwsza skautująca dronka proba, czy też SCV-ka nie mogła wejść na górę na rampę i nie może podpatrzeć, co się dzieje w bazie. Ale widzimy, że Vulture ma overroll nad command. No może nie nad komocetrem, co tyle schowane obok już minerałków, które wydobywa Dayfly i w każdej chwili może podlecieć i zobaczyć, czy produkuje on, czy robi on gaz. Także mądre zachowanie ze strony Vulture'a. Zastanawiam się, czy ten build w takim razie nie jest trochę słabszy jednak na Zerga, który tą Overlordem przyleci i zobaczy, co się święci. Bo powiedzmy sobie szczerze, Protoss czy drugi Terran nie mają szansy zobaczyć, co się dzieje. Tak, zdecydowanie tak, tylko należy zauważyć to, że ten Overlord jest tutaj tak szybko, dlatego że te pozycje powietrzem są bardzo, bardzo małe. Jakby ten Zerg był zespawnowany w jakiejś innej lokacji, na przykład po crossowych pozycjach albo na close spotach, tak, ten Overlord tak szybko by tam nie dotarł i również Zerg nie miałby detekcji. Ale po sobie szczerze, to jest jedyna szansa na zeskautowanie tego. Tak. I widzimy już, atak jest w drodze. Vulture postawił dwa spinecallery, widziałem to przed chwilą. Zobaczymy, czy to jest, co wystarczy. Atakuje w tej chwili dronami, dorabia po dwa zerglingi. I czy to wybroni. Dayfly na chwilę się zawahał, czy atakować. Zobaczymy, czy postanowi jednak, no musi właściwie, nie ma innego wyboru niż zaatakować w tej chwili. Dokładnie, czym dłużej zleka, tym bardziej jest do tyłu, bo wiadomo, nie wydobywa minerałów. W tej chwili się skończył trzeci spinecaller i wydaje mi się, że to już jest ostateczna rzecz, której potrzebowało, żeby to wybronić. Tak, tym bardziej widzimy, że cały czas produkuje. Tutaj Dayfly bardzo mądrze próbuje wejść do maina, te spikelorery po prostu ominąć. Obejść bokiem, ominąć, ale Vulture bardzo mądrze blokuje tutaj swoimi dronami i zerlingami i nie pozwala na wejście. W tej chwili próbuje podejść od drugiej strony linii minerałów, ale to też nie skończyło się tak, że zabił jednego zerglinga. Być może Vulture straci tą haczerkę, bo te spankulery w tej chwili są już w złym miejscu, nie tak jak przedtem, dobrym. Dokładnie, one nie mają dobrego zasięgu, a zanim Vulture by je wykopał i wkopał, to one po prostu nie zdążyłyby, bo wiemy, że one się wkopują całą wieczność. Zauważmy jeszcze, że
Dayfly co prawda zabrał wszystkich robotników, ale cały czas jest w stanie trochę marinesów doprodukowywać ze względu na spuszczonego mułat, w tej chwili już drugiego, czego jednak nie robi i postanowił zacząć makrować, to jest trochę dziwna decyzja. Tak, i widzimy, że Vulture mądrze dostawia Bending Nesta i na to wojsko, co teraz ma Dayfly, takie kilka Benelli po prostu pozamiata to wszystko. Dobrze wymikrowane 3 Bailingi powinien sobie z tym poradzić. Ale widzimy, że Dayfly chyba się będzie chciał wycofać. Szczerze mówiąc, all in polega na tym, że albo się wygra w jednym ataku, albo się przegrywa, więc w tej chwili jest z całą pewnością na straconej pozycji. Zobaczymy, czy ma jakiś plan na dalszą grę. Dokładnie, ja w tym turnieju również próbowałem zagrać tego all-ina na Zerga, tylko że ja w ogóle dałem ciała, bo zamiast baraków zbindowałem sobie jeszcze supply depota i w ogóle nie dorabiałem marinesów. Także w ogóle bardzo śmieszna sytuacja z tego wyszła i po prostu musiałem poddać tą grę od razu po jakimś upływie jakichś 5 minut. Także... Nie mogę się oprzeć wrażeniu po raz kolejny, że ten build jest trochę słabszy na Zerga. Zauważ, że tobie się on nie udał na HSK Przemka, jak nie mogę zapamiętać. Natomiast w trzecim turnieju Fras PC, Dayfly również z Zergiem przegrał tym buildem kiedyś. Nie pamiętam, kto to dołóż, to nie mu Wojciech. Ten build jest bardzo mocny, jak się go gra na Protosa. Protos ma najtrudniejsze momenty podczas tego buildu, bardzo ciężko jest obronić ten all-in. Mhm. Bo wiadomo, Terran ma według mnie zdecydowanie najłatwiej, wystarczy, że postawi jeden bunkier i kilka SCV-ek do spawania tego bunkru i nie ma szans, żeby się przełamać. A Protoss musi się namęczyć, żeby to wybronić. Jeżeli zeskautuje ten build. Zauważ taką subtelną różnicę. Absolutnie mam na myśli, że coś jest niezbalansowane czy coś, ale zauważ, żeby postawić bunkier potrzebujesz barak. Aby postawić Spine Colorera potrzebujesz Spawning Pool. Aby postawić Kanona potrzebujesz więcej niż Gateway'a. Więc myślę, że dlatego ten build będzie najlepszy dla Protossa, bo po prostu Protoss ma najdłuższą ścieżkę do jakiejś lepszej statycznej obrony. Tak, jeszcze Protoss może się bronić robiąc Force Fieldy i Sentry, ma Sentry kilka razy też. Przegrałem na to, ale to już grałem na Grandmasterów na przykład ten build i oni już doskonale go znali, wiedzieli jak się przed nim bronić, także... Mhm. Więc w sumie nic dziwnego. Chociaż jestem ciekawy, ile tak naprawdę Sentry jest się w stanie produkować przed nadejściem ataku. Mam jednego repka, jak grałem z jednym, z Indim bodajże, z reprezentantem Polski, który bez problemu to wybronił. Myślę, że możemy to potem skomentować, jak myślisz? Okej, nie ma sprawy. Dobra, wracając do tej gry. W tej chwili właściwie nic za wiele się nie dzieje. Vulture posiada jeszcze nawet więcej bejningów niż potrzebuje w tej chwili. Już nie produkuje dronek nawet z tego, co mi się wydaje. Ale po prostu nie ma larwy w tej chwili. Nie, mam supply blocka i wszystko jasne. Teraz produkuje 3 dronki. Postawił Zerglinga przy rampie Legenda, żeby zobaczyć w razie jakby następny push szedł, aczkolwiek raczej się nie spodziewa w najbliższym czasie ze względu na straty, jakie mu zadał na początku. Dokładnie, tutaj myślę, że ta gra już jest przegrana i widzimy nawet, że Dayfly dostawił drugi command center, ale on ma jedynie 15 SCV-ek i wiemy, że 15 SCV nie może po prostu dwóch baz dobrze zaopatrzyć te minerały. Jedno, co może mu się opłacić, to to, że może dodatkowo dwa razy więcej mułów ściągać. Więc może to było głównie z myślą o tym. Tak, też mi się właśnie tak wydaje. Tutaj widzimy, że Vulture latuje swoim overlordem i skautuje, co robi jego przeciwnik. Zobaczył te dwa staroporty? Chyba nie. Mi się zdaje, że zobaczył. Teraz zobaczymy. Tak, zobaczył. Jeżeli na nie kliknął, to wiesz, że dwa staroporty są w produkcji. Czyli będziemy widzieć najprawdopodobniej tu pod Banshee ze strony Legenda. Ja muszę śmiało przyznać, że tej gry nie widziałem do końca. Widziałem jedynie końcówkę, która była całkiem zabawna. Więc na razie jeszcze nie wiem, co się stanie. A propos tych Banshee, widzimy, że Vulture jest na to przygotowany, ma Evolution Chamber, ma już nawet Spolklorera u siebie w mainie. Także myślę, że bez problemu to wybroni. Tutaj widzi, próbuje jednym z pan kolorem rozwalić kamienie, najprawdopodobniej tą ekspansję będzie z tyłu postawić, która muszę powiedzieć jest bardzo wygodna na tej mapie, chyba bez względu na to, jaką rasą się gra. Tylko trzeba pilnować, że przeciwnik kamieni zniszczył z drugiej strony. Dokładnie, widzimy, że Legend nawet przelatuje nie do swojego expa, tylko właśnie do tej trzeciej za kamienie ekspansji, ale Vulture zeskautował to dwoma Zerlingami, widział ten przelatujący command center, także myślę, że jest na to przygotowany i zdaje sobie z tego sprawę, że ten command center za chwilę tam wyląduje i będą tam zsyłane muły oraz produkowane pierwsze SCV.
kontrola mapy Vulture'a 10 na 10 według mnie w tej grze. Tak, Vulture jest wszędzie, po prostu już ma creep, bardzo dobrze również rozsyła, już jest praktycznie pod bazą swojego przeciwnika, tym creepem. Mhm. Być może Legend nawet powinien teraz wyjść z bazy i wyczyścić ten creep, jeżeli o nim wie. Aczkolwiek też czemuś też się pewnie obawia tych bailingów, które tam się tylko czają na jego marinesów. Dokładnie, widzimy, że Vulture nawet stawia kolejnego expa. Można powiedzieć, że taki ninja expand nawet, bo w prawym rogu. Może póki nic się nie dzieje, sprawdźmy IPM tab. Vulture'a myszka na pewno się szybciej zużyje niż myszka Legenda i to tyle, co można IPM powiedzieć. Tak, IPM nie jest jakiś taki na magicznym, wysokim poziomie, ale wiadomo, jest wystarczający. Wystarczający. W przypadku, w tej grze. Według mnie w przypadku obu graczy. Tak, dokładnie. I widzimy, że Banshee spotkały Mutaliski od razu po wyleceniu. Dał Cloaka bardzo szybko, więc je uratuje. Parę SCV tutaj zginie, ale generalnie nie powinien żadnego Mutaliska stracić w tym ataku. Dokładnie, jeszcze w taki fajny sposób tego Spyra schował Vulture. Tym Overlordem rozsyła creep i po prostu wybudował tego Spyra na creepie z Overlorda. Nie mogę tego znaleźć, to jest? To jest między ekspansją a mainem. Nad gazami w ekspie. W grze ze mną bodajże w półfinałach tak samo schował Spire, zobaczyłem dopiero potem na powtórce. Tak, a z grą z tobą jeszcze bardziej go schował w całkiem innym miejscu, to dopiero było fajne. No ale Tal'Darim, Altari, wszystko jasne. No i dalej tutaj Vulture biega tymi zreglingami, skatuje, teraz się zabiera za kamienie, to za jakieś 10 lat zostaną zniszczone przez te zreglingi. Oprócz tego ładnie harasuje Mutaliskami, właśnie wyciągnął supply depota. Mhm. Złapał supply bloka w tej chwili Legend. Już widzimy, ten supply limit jest dwukrotnie większy u Zerga. Mhm, a jeżeli chodzi o samą armię, to w tej chwili mamy 46 do 28, oczywiście dla Vulture'a. Tutaj, tak jak wspominałeś, te Zerlingi są już w połowie gryzenia tych skałek, za niedługo wpadną do tej ekspansji i ona będzie musiała zostać zniszczona. Nie ma tu absolutnie nic, co mogło pomóc ją obronić. Te turety oczywiście przeciw Mutaliskom pomogły, ale przeciwko Zerlingom są całkowicie bezużyteczne. Również widzimy, że Legend nie zniszczył tych skał u siebie, także jeszcze nie będzie miał nawet jak wysłać tam posiłku, trochę dłużej to zajmie, zanim tam doleci swoimi jednostkami, także no, myślę, że... Podejrzewam, że do tej pory liczył, no aż te Mutaliski leciały, że po prostu Vulture nie wie, że ta ekspansja tam jest. Być może nie zobaczył tych dwóch lingów, które zobaczyły przelatujący Command Center. Widzimy, że te skałki już zostały zniszczone, te Zerlingi za chwilkę pewnie tam wpadną i zaczną się wyżywać na tych biednych SCV-kach. Mhm. Jeżeli chodzi o ekonomię, to Legend jest tylko trochę z tyłu, ale to jest oczywiście zasługa mułów, które niedługo się skończą i zobaczymy prawdziwą różnicę w ekonomii, bo ilość robotników jest naprawdę przytłaczająca ze strony Vulture'a. Widzimy, Vulture nawet stawia sobie harczernię na środku mapy. Myślę, że on już się bawi ze swoim przeciwnikiem, wie, że tą grę już ma wygraną i... No sprawdźmy, jaką mają armię. Mamy 16 Mutalisków, 11 Banelingów, 35 Zerglingów. Myślę, że jeden A na bazę Legenda by był wystarczający jak naprawdę. Te 13 marinów nie zdziała przeciwko dwukrotnie, nie dwukrotnie, przeciwko większej liczbie Mutalisków niż marinesów. Tu widzimy, że Zerlingi już wpadły do tego expa. Wszystkie SCV-ki zostały wyjęte. Tu trzy przeżyły i schowały się z rogu w rogu. Jeszcze jedna pewnie zginie. Tak, w tej chwili zginęła. Także na dobrą sprawę Dayfly ma tylko jedno wydobycie teraz u siebie w mainie. Widzimy, że stawia Command Center w naturalnej ekspansji, ale Legend ma już 4 wydobycia, także... Nie wiem, czy bardziej mu się nie opłaciło przelecieć tym Command Centerem z tej trzeciej bazy na Naturala i od nowa stawiać Command Center na trzeciej bazie, no ale taka była jego decyzja. Wydaje mi się, że on zaczął budować ten Command Center jeszcze zanim te Zerlingi tam wbiegły i może się ich nie spodziewał, jeszcze po prostu na trzech expach jechać. Całkiem możliwe. Timing by na to wskazywał. A tu widzimy 65 dronek do 15 SCV-ek, także to już jest olbrzymia przewaga, jeśli chodzi nie tylko o wydobycie, ale jeżeli również i o wojsko, bo tu już mamy 160... I padnie supply depot z supply dropem. Tak, czyli podwójny ból dla Terrana. No. Widzimy coraz więcej spinecrawlerów i spawnerów wbudowanych na środku mapy obok tej harczerki. W tej chwili tak naprawdę Dayfly nie ma jak przejść przez środek mapy. Chyba, że
Nie, no po prostu nie ma jak, to jest niemożliwe. Tak, tutaj mamy tylko 17 Marinesów, 4 Banshee, 3 Wikingi i Siege Tanka. A Vulture już posiada 28 Mutalisków, 17 Beneli, 23 Lingi, także gdybym... myślę, że tak zbliża się koniec tej gry. Gdybym miał jakąś radę dla Legenda, to myślę, że jeden Thor by mógł pomóc w tej sytuacji. Na pewno jeden Thor jakby trafił w te Mutaliski, które są, jak wiemy, skupione razem ze sobą. Duże obrażenia by zadał, ale widzimy, że tutaj Vulture już atakuje, próbował do podniesienia tego command centra. Próbował Banelingami wbiec linię minerałów, ale niestety to się mu nie udało. Dayflame musiał podnieść tego command centra i dalej ma tylko jedno wydobycie i 18 SCV-ek, także... To już jest chyba koniec. W tej chwili różnica w supply'u już przekracza 100. Dokładnie tak, jest około 120. Vulture już jest praktycznie wymaksowany. I widzimy, że wleciał mutaliskami do tego trzeciego expa. Dayfly'a za chwilę zniszczy ten command center. I command center, bye bye. Legend znowu wylądował swoim command centrem w expy, zrzucił kilka move, także Imcom ma dobry, ale jeżeli chodzi o wojsko, to jest zdecydowanie z tyłu, tym bardziej, że Dayfly znowu złapał supply bloka. Pragnę zauważyć, może po tej walce, pragnę zauważyć, że ten Overlord, który na początku przyleciał, cały czas stoi w tym samym miejscu na mapie, nad linią minerałów w mainie. To jest naprawdę świetne miejsce dla Zerga na tej mapie. Naprawdę ciężko, naprawdę, jeżeli nie spodziewamy się tego Overlorda, to ciężko tam zdobyć wizję. Tak, a widzimy, że tutaj tak, już wojsko Zerga roluje się. Cała masa mutalisków w tej chwili zmiażdżyła wojsko Legenda, dostał mu bodajże jeden czołg, w tej chwili już tylko dwa Banshee. Tak, te mutaliski już pozamiatają, posprzątają wszystko. Według mnie ta gra się mogła skończyć dużo wcześniej. No i dzisiaj strony Legenda. Vulture się postanowił trochę pobawić ze swoim przeciwnikiem, ale i tak myślę, że się oglądało całkiem fajnie. Zapraszam do obejrzenia drugiej gry. Dzięki, na razie. Cześć.